trzeciego, miłościwie nam panującego, nagli wyprawa w stronę Pomorza Zachodniego. W celu tym zbiera drużynę wojów mężnych i nakłania możnych do złożenia datków pieniężnych. Lecz czasu na przekonywanie ich nie traci. Wyciągnął korespondencję z karczmy Puchacz i kamraci. Szybciej dzięki temu mógł negocjować i zgodzili się część wyprawy fundować. No, to chociaż tyle. Teraz potrzeba wojów. Posłańcze? Słucham miłościwego pana. Poślij po wojów. Mają się stawić czym prędzej. Panie, mimo iż konie bystre, przyjdzie nam czekać wiele tygodni. Pospiesz się, masz minutę. I oto posłaniec ruszał szukać mężnych wojów. Po dłuższym czasie wreszcie znaleźli się gotowi do boju. Panie, przybyli wojowie. Któż? Niejaki Wilhelm Zalęcza. Oraz? Grzegorz Schetynia. Wejdźcie! Panie, chcemy ci służyć i plądrować. Jakież wasze predyspozycje? Zbieranie grzywien za zbyt szybką jazdę koni. No dobrze, przyjmuję was w poczet mej drużyny. Tymczasem porozmawiajmy jednak o sprawach państwa. I tak oto książę radził się z wojami, jakby tu godnie podzielić się upami. Podatku odprowadzić choćby niewiele i tak tam bagatele. Czy nagle? Panie, masz wiadomość. To anonim. Co? Jaki anonim? A, ten anonim. Czegóż chcesz? Pozwól, że panie, ruszyć z sobą. Przyda ci się kronikarz, który opisze całą tę podróż i te podboje i takie tam inne rzeczy. No weź. Beto, po twej ostatniej poczynionej w dziejopisie wzmiance na temat brata mego, wszyscy myślą, że mu krótnik. Pozwól mi ruszyć z sobą. Straże! Panie kierowniku, szmatę mi wyrwał, moje narzędzie pracy. Ukraść chciał, bo po co by wyrywał? To złodziej. I pijak, bo każdy pijak to złodziej. Między naszym stróżem jest pani. Wszak pani zajmie się u nas tylko sprzątaniem. Gdzież strażnicy? Ja nie wiem. Ja kobieta pracująca jestem. Żadnej pracy się nie boję. Dobrze. Panowie, pakujcie się. Co mi panie? Jakoś nie widziałem koni. Korzystamy z nowinek technicznych zaczerpniętych z zachodu. Ruszajcie za mną w drogę. Oj, lupy. Do mych uszu dotarła wieść o twojej wyprawie. A kimże jest ten, który doniósł ci zdradziecko naszych planów? Wolałbym pozostać anonimowy, ale my nie o tym. Nawet nie wiesz, jak bardzo dotknęło me serce, żeś nie pomyślał o swojej planie. No tak, ale ty przecież wolisz przybywać ze swymi wujami. Czego się spodziewałam po tobie, nikczemny ludniku? Tak, więc sobie w kraj, plądruj wioski, zdradzaj mnie z dziewkami wiejskimi. Zostaw mnie tu samą na tym wielkim dworze. Aj tam zaraz wielki. Wielki to on będzie, gdy zdobędę Pomorze. Milcz! Ja wiem, że dla ciebie liczą się tylko ekspansje. Tyś podły, ach podły, ach podły. Ten na obelgę bardzo śmiertelną. Dla uszu książęcych tak krótko nie wielko. Mąż nagle zadrżał, ze zdziwieniem patrzał. I z krzywą jak zawsze u niego miną, głową zaledwie skinął. Wyprostowawszy usta, nogą tupnąwszy rzekł: głupia! I wyszedł, a twarz Salomei pobladła jak trupia. Niebiosa cię pokażą! A! Niech mnie pokazują! O, ja nieszczęśliwa! I wojowie jego ruszają na pierwszą do Morza Zachodniego. Drodze wiele niebezpieczeństw grają i co chwila na kontrole drogowe trafiają. Panie, daleko jeszcze? A któż to może wiedzieć? Póki co, musimy odnaleźć jakąś karczmę. Ruszajmy! Chyba dostrzegam jakąś studnię, żeby uzupełnić nasze wypłaty. Nie była to jednak wcale zwykła studnia, ale... Cóż jest tam napisane? Chciałbym umieć czytać. Magiczna studnia. Magiczna studnia! Może umie coś ciekawego? Witaj, jestem magiczną studnią. Rzuć monetę. Jeśli chcesz przegląd swego brata, ciśnij 1. Jeśli chcesz przenieść się na Pomorze, ciśnij 2. Ciężka decyzja. Chyba bym wziął tę 2. Weź 2, panie. No, weź 2. Ja to 2.
będzie ta dwójka. Rzuć 50 monet. Panowie, znacie się zgodę? Mam tylko 30. No! To oby zadziałało. Dobra. Na rany Chrystusa! Co to było? Mam nadzieję, że chociaż na miejscu jesteście. Dziwnie to wszystko wygląda. Wszyscy cali? Tylko konie zabrali. A takie ładne były. Szkoda. Co innego stało się z naszymi mieczami? Zbliż się, Chmieciu, i odpowiedz na nasze pytania. Robić chodzi. Za kogo ty się uważasz? Jam jest książę Bolesław III Grzywousty, pan ziem polskich, a wkrótce i Pomorza. Pomorze jest polskie już od lat, a Krzywy to po drugiej stronie rzeki. Po drugiej stronie? Cóż to za niedorzeczność, przeto stoję tutaj. Kimkolwiek jesteś łgarzu, zaraz wydam cię na męki. Nie ty, szkoła imienia Krzywoustego. Mojego imienia? Zatem ruszajmy tam czym prędzej. Zabił się więc Bolesław za rzekę. A cóż to? Przede mną wrota się zamyka? Co to za niedorzeczność? Otwierać! Czekaj, czekaj, już otwiera. A cóż to za magiczna sakwa, która otwiera wrota? Czy ja pani gdzieś nie widziałem? Ja nie! Ja kobieta pracująca jestem. Żadnej pracy się nie boję. Ale ja tylko... Ale kochanienki nie ma żadne tylko nic. Żadnej roboty nie wezmę. Nie wiem, nie znam się, nie orientuję się. Zarobiona jest. O, nareszcie pan jest. Myśli, że absolwent to się może spóźnić. Tylko na pana czekają z tą inscenizacją. Takoż prowadzą przez damę miłosiwy książę podążał w nieznanym kierunku. A zresztą, co ja się będę produkował? Sami zobaczcie. Galu, nie śpi tyle. Musimy ruszać. Bo może samo się nie podbije. Pakuj, chyżo, swój sprzęt. O, wiem. To był tylko sen. Trzeba to opisać. Chyżo się zabiera. A zatem ruszajmy. A zatem książę mężny i wojowie jego ruszają w kierunku Pomorza Zachodniego.